Przepraszam. Proszę pana, Magda Balska, moja dziewczyna, gdzie ona jest? Może się pan pośpieszyć? Gdzie ona jest? Co się z nią stało? Proszę pana. Niech pan usiądzie. Zrobiliśmy pani Balskiej kontrolne badania krwi. Pani Magda jest w 10. tygodniu ciąży. Niestety to nie koniec informacji. Badania wykazały nieprawidłowo niski poziom AFP. Co takiego? Sugeruje to zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu Downa u dziecka. Najlepszym rozwiązaniem będzie usunięcie ciąży. Aborcja? Proszę pana, przecież Magda nigdy się na to nie zgodzi. Tutaj są dokumenty. Myślę, że przekona pan panią Magdę. Wystarczy tylko jeden podpis. Dziękuję. Kochanie, jak się czujesz? O, jesteś. Dobrze. Co się stało? Troszkę boli mnie głowa. Nic się nie stało. Lekarz kazał ci podpisać tutaj. To jest zgoda na badania kontrolne. Proszę. Ale na pewno? Tak, tak, na badania. Będziesz wspaniałym tatusiem. Tak, tak. Nikodem. Tak miał nazywać się nasz synek. To kim się stałem, kim jestem. Jestem mordercą. Zabiłem to, co powinienem najbardziej kochać. Podjąłem decyzję. Nie potrafię żyć ze świadomością. Zabiłem nasze dziecko.
Bałem się odpowiedzialności. Miało być chory, a jest martwy. Nie potrafię wyrazić tego, co czuję. Wkrótce się zobaczymy. Bądź silna. Kocham cię.